Siemanko, z tej strony Norbert. Dzisiaj kolejny unboxing na tym kanale, tym razem buty, które dostałem od widza, ale o tym zaraz. Zapraszam. Tak więc przechodzimy do otwierania i w międzyczasie wyjaśnię Wam, o co dokładnie chodzi z tym, że te buty dostałem, bo pewnie teraz większość osób pomyśli sobie, że dostałem je po prostu na własność, ale niestety tak nie jest. Dostałem je po prostu w celu nagrania unboxingu i to bardzo miłe. Dziękuję Łukaszowi, który te buty podesłał. Oczywiście te buty do niego po tym unboxingu wrócą. Ale właśnie napisał mi po prostu, że widział odcinek Boot Granius, w którym te buty zachwalałem, w którym mówiłem, że bardzo mi się podobają i w ogóle tam określiłem nawet, że są to najlepsze buty 2020 roku, przynajmniej według mnie. I napisał do mnie właśnie na Instagramie, czy nie chciałbym tego unboxingu nagrać, ponieważ mi się niestety tych butów nie udało kupić, a jemu akurat się udało. Tutaj niestety pudełko od Nike trochę źle zabezpieczone, bo tam w środku widzę, że te buty latały, no ale trudno, na pewno nic im się nie stało. To wielkie pudło odstawiamy sobie na bok i tu mamy pudełko z najlepszymi butami 2020 roku według mnie. Prezentuje się tak, może Wam od razu pokażę dookoła, bo niektórzy mogą być tego ciekawi. No więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o model, który się znajduje tutaj w środku, to są to oczywiście Nike ISPA Zoom Road Warrior. I dobra, jest to rozmiar ogólnie 42,5, czyli pół rozmiaru większe niż ja ogólnie noszę, ale przymierzę je potem, zobaczymy, może będą ok i może uda się zrobić jakieś ujęcie po prostu on fit w tych butach. Dobra, więc przechodzimy do otwierania i tutaj akurat na samym początku mamy specjalne skarpetki do tych butów. Nike dodało je z tego powodu, ponieważ buty mają pomiędzy palcami wcięcie, które zresztą na pewno Wam zaraz pokażę. Jest to bardzo charakterystyczny element tych butów. No i skarpetki, które oni tutaj dodali do zestawu, również mają wcięcie pomiędzy palcami. To możecie teraz zobaczyć z bliska. Przymierzę te buty w swoich skarpetkach i jestem właśnie ciekawy, czy będzie jakiś taki dyskomfort odczuwalny, czy nie. Ale dobra, skarpetki lecą na razie na bok. Zresztą ich już nie będziemy ruszać. I przechodzimy do najważniejszego elementu, czyli samych butów, które no już na pierwszy rzut oka prezentują się kosmicznie. Okej. Kurczę, ale są duże. Coś takiego. Ja oczywiście zaraz jak zawsze podejdę tam blisko, pokażę Wam te buty z każdej strony. Ale najpierw sobie je tutaj wyjmę. Oprócz skarpetek i tych butów w pudełku nic więcej nie ma. Są takie dosyć ciężkawe te buty, ale może to nie będzie jakoś bardzo na komfort użytkowania wpływało. Dobra, ten jest zapięty w miarę, więc pokażę Wam tego z bliska. Więc tak od boku. Tak od przodu, zaraz jeszcze zrobię oczywiście zbliżenie na to rozcięcie, więc spokojnie. Drugi bok, wewnętrzna strona, tył. Tutaj dosyć fajnie ta podeszwa tak wychodzi z dołu i wchodzi tutaj pod drugą warstwę. Ok. Podeszwa od spodu. No i buty od góry. Prezentują się tak. Tutaj mogę Wam zbliżyć właśnie na to rozcięcie. No jest to bardzo ciekawe. Tutaj jak widać mamy paski, którymi po prostu te buty ściskamy. Nie ma tutaj żadnych sznurówek. No i tyle. Tutaj poduszki Zoom Air. Są ogólnie łącznie 4. Jedna, druga, no i tutaj są tak jakby dwie na sobie. Okej, dobra. Tak więc buty z środka już, a jeszcze mogę Wam pokazać, w sensie no nie wiem czy to, no nie będzie widać raczej wkładki, więc, ale nie ma tam nic ciekawego, więc spokojnie, nic nie tracicie. Krótka przerwa na szybką reklamę. Zapraszam Was do pobrania aplikacji Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu na ubrania, buty i akcesoria. Więc jeśli chcecie kupować dużo, dużo taniej, to koniecznie ją pobierajcie na Androida albo na iOS-a. Linki jak zawsze macie w opisie.
Teraz przejdźmy może na przykład do oceny tego, jak są wykonane. Jakie jest moje odczucie dotyczące właśnie jakości wykonania, sklejenia materiałów i tak dalej. Więc spójrzmy. Wy te buty już widzieliście przed chwilą z bliska, więc też mogliście dojrzeć jakieś tam mankamenty, jeśli jakiekolwiek tutaj się pojawiły. Ale wydaje mi się, że na tym bucie kleju praktycznie nie widać. Leciutko z przodu, ale tu są tak te elementy spasowane, że no ten klej zawsze musi tam jakoś tam minimalnie wystawać, chociaż naprawdę jest to minimalne, kompletnie nie do zauważenia, nie przyglądając się z 5 cm. A jeśli chodzi o drugiego buta, to również wykonanie jest chyba na bardzo dobrym poziomie. Zresztą właśnie, no te buty kosztowały w retailu 2149 zł, więc kwota ogromna jak na Nike. Nie wiem, czy były w ogóle jakieś Nike w takiej kwocie wcześniej? Właśnie jestem bardzo ciekawy tego, jak w dłuższym użytkowaniu wytrzyma ten element. Wydaje mi się, że no Nike wydając buty raczej odpowiednio je przetestowało, ale mimo wszystko mam jakieś takie obawy co do tego elementu, że jak się to będzie często zginać, to że może coś może pęknąć? Ale nie, raczej nie. Dajcie ogólnie znać w komentarzach, co sądzicie o tych butach. Czy podoba wam się ten design, który jest mocno kontrowersyjny, czy podobają wam się te rozcięcia pomiędzy palcami? Bo to jest element, przez który na pewno wiele osób te buty znienawidzi. Nike wcześniej chyba takich jeszcze nie robiło. Łukasz, który podesłał mi te buty, poinformował mnie, że są dosyć ciasne i dosyć ciężko się zakłada, więc to, że pół rozmiaru większe są, to jest akurat dla mnie na plus, bo może będą akurat. Jeszcze zanim je założę, pokażę wam też wkładkę. Oczywiście, że ma wycięcie, ale no wygląda to komicznie po prostu. Chyba muszę sobie zrobić po prostu ręcznie tutaj w skarpetkach przydzielenie na to miejsce, bo one się tak łatwo nie przystosowują do tych butów. Więc to jest jeden z tych problemów. Udało się założyć jakimś cudem. Nie chciałem za bardzo tutaj tych butów szarpać, żeby tu niczego nie uszkodzić, więc chwilę się pomęczyłem, ale mam już je na sobie. Pół rozmiaru większe są dla mnie dobre. Tak się prezentują, jeszcze nie zapięte, nie ściśnięte. Tak to wygląda. Teraz je sobie jeszcze ściśniemy trochę. Więc tak, buty sprawiają wrażenie ogromnych. Te buty są naprawdę bardzo miękkie, ale dobra, o tym jeszcze zaraz wam opowiem. Więc tak wyglądają. Tutaj macie to przecięcie. Nie wiem, czy widać, jak ruszam tutaj palcem jednym. No i jeszcze drugi z drugiej strony. Tak się prezentuje. No dobra, to jeśli chodzi o te ujęcia on fit, to powiedzmy, że mamy je za sobą. Niestety musicie mi wybaczyć, w tym odcinku będą tylko takie, ponieważ nie są to moje buty, nie chcę w nich wychodzić na zewnątrz. Więc buty już zdejmuję. Najłatwiej mi będzie po prostu sobie rozpiąć to w całości. No i wyciągnąć stopę. Tutaj też oczywiście wcięcie pomiędzy palcami. To była taka moja krótka prezentacja tych butów na nodze. Moje spostrzeżenia są takie, że te buty są mega wygodne. Nawet to sprecyzuję dokładniej, bo pięta, czyli to miejsce, które się tutaj ugina, jest ok. Takie ani jakieś mega twarde, ani jakieś mega miękkie. Tak no bliżej tego twardego bym to określił na tej pięcie mimo wszystko. Ale tutaj ta podeszwa środkowa na środku i te dwa systemy z przodu dają taki efekt, jakbyśmy po prostu szli po jakiejś trampolinie. Naprawdę, dosłownie. Są takie miękkie i tak ładnie się po prostu odbijają, że jest to bardzo przyjemne. Tak więc mogę zdecydowanie stwierdzić, że są bardzo wygodne. Czy dalej twierdzę, że to są najlepsze buty 2020 roku? Zdecydowanie tak, ponieważ jest to coś nowego, coś mega wyróżniającego się. Coś, czego wcześniej jeszcze nie widzieliśmy. Jeśli chodzi o aktualną cenę tych butów, ona jest niedużo ponad retail. W sensie, no sam retail jest już bardzo wysoki i no to na pewno mocno nadwyrężyłoby budżet, gdyby ktoś takie buty sobie kupił. Ale na resellu te buty aktualnie chodzą chyba tam w okolicach 650 dolarów. Tak mi się wydaje, że coś takiego. No zawsze możecie sami wejść na StockX
i po prostu sprawdzić, jakie są aktualne ceny. Ale tak czy siak to jest tak na oko jakieś 300, 400, 500 złotych powyżej retailu, więc nie jest to jakaś mega przebitka, biorąc pod uwagę już dużą cenę na samym początku. To by było tyle, będziemy kończyć ten odcinek. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz chyba, bo już nawet nie pamiętam, czy wcześniej podziękowałem, czy nie, ale dziękuję Łukaszowi za podesłanie tych butów. Jestem mega wdzięczny, że mogłem zrobić ich unboxing, ponieważ są bardzo ciekawe, no i mi się mega podobają. Mam nadzieję, że Łukasz, będą ci te buty dobrze służyć i że będziesz z nich bardzo zadowolony. A ja do ciebie je dzisiaj odsyłam. Wbijajcie oczywiście na mój Instagram onenorbi, subskrybujcie ten kanał i czekajcie na inne unboxingi, ponieważ po tym wyjdą w dosyć krótkim czasie prawdopodobnie dwa kolejne i kręcimy też kolejne odcinki z Dominikiem, więc też po małej przerwie wraca. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie komentujcie ten odcinek, zostawcie też łapkę w górę oczywiście i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.